Małżeństwo trzeba wyrobić. Małżeństwo. Trenerem Nawalnym, selekcjonerem mecz Napoli. No i Adam, zobacz, znowu nie postawił na Zielińskiego. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Na razie niech odpoczywa. Ma być w formie w maju, w czerwcu. I rzeczywiście muszę przyznać, że selekcjoner nie ma z tym problemu. Nie gra Lewandowski, więc jest szansa, da się pewność, że będzie świeższy niż był we Francji podczas obozu w Labor, kiedy po ciężkim sezonie, no nie były to najlepsze turnieje, tak można powiedzieć. Nawalka twierdzi, że eksploatacja zawodników, taka ligowa, taka rąbanka, to co widzimy, przepraszam za wyrażenie, na przykład w meczu ligi angielskiej zachwycamy się, nie wiem, na przykład Senegalczykiem Mané, to nie znaczy, że akurat on to powtórzy w czerwcu, więc widać, to jest taki indywidualny proces dochodzenia do formy i te, za dużo gry w meczach ligowych to naszemu selekcjonerowi akurat się też nie podoba. No to w takim razie nie grają mniej, ale grają dobrze. Jesteś w stanie wyjaśnić fenomen powrotu do zdrowia Jakuba Błaszczykowskiego w Polsce? No to w ogóle jest ciekawa sprawa. Zafascynowani i zapatrzeni w Bundesligę, w ligę niemiecką, w tamtejszy porządek, w organizację, wielkie pieniądze, bo to wszystko jest prawda. Dobrze, co? Wiem, że kochasz tą ligę, ja mniej, ale muszę ci powiedzieć, że Kuba nie mówi tego głośno, on zresztą nie życzył coś, żeby go cytować, a skądinąd wiem, że trochę narzeka na opiekę medyczną w Wolfsburgu, przypominam, klubie, gdzie właścicielem jest potężny koncern Volkswagena, więc to jest bardzo dziwne. Był niezadowolony, przyjeżdżał do Polski na jakieś takie krótkie sesje terapeutyczne, tak zwane ostrzykiwanie, czyli seria jakichś zastrzyków, które miały mu przywrócić do pełnej dyspozycji, do zdrowia, miał mu wyleczyć kręgosłup, aż w końcu zdenerwował się, no i rozpisał sobie ze swoim wujkiem, trenerem Wisły Płock, Jurkiem Brzęczkiem, program naprawczy. Przyjechał do Płocka, miał dwóch juniorów, żeby mu tam w tych ćwiczeniach asystowali. Był Leszek Dyja, wychowanek, fizjoterapeuta, wychowanek profesora Wielkoszyńskiego. Obaj panowie... Który współpracował także z Wisłą. Tak jest. Oczywiście i Brzęczek, i Błaszczykowski byli zafascynowani umiejętnościami doktora Wielkoszyńskiego. W sumie, jakby nie patrzeć, stanął na nogi po tym tygodniowym, dziesięciodniowym pobycie w Polsce, no i jest prawie gotów do gry. Błaszczykowski to nie tylko doświadczenie, ale tak jak obserwowałem podczas Mistrzostw Europy, niesamowicie dobrze wpływający na atmosferę w kadrze, zwłaszcza wobec młodych piłkarzy. To jest takie wyświechtane, trochę dobry duch drużyny, ale też musi coś prezentować. Nawałka go nie weźmie za zasługi i za nazwisko. Pozwól, że w takim razie także o kontuzji nie piłkarskiej, ale tenisowej. Agnieszka Radwańska odpadła już w pierwszej rundzie turnieju w Stambule. Polka oskarżała się na ból pleców, nie pomagały doraźne masaże na korcie. Radwańska, przegrywając z Chorwatką Donną Vekic, przerwała pojedynek przy stanie 1-6 i 0-2. To był pierwszy mecz Agnieszki Radwańskiej po miesięcznej przerwie, a piąty krecz w karierze. No i chyba ta kontuzja stawia pod znakiem zapytania występ Agnieszki Radwańskiej w Madrycie. Wracamy do piłki nożnej. Czy wszystko organizacyjnie jest dopięte? Czy polscy piłkarze są w takiej sytuacji, że nie tylko nawet ptasiego mleczka, no wszystkiego, no pawić piór nie brak? Z ptasim mleczkiem ostrożnie. Ktoś kiedyś powiedział, że pewnemu naszemu byłemu selekcjonerowi, Franciszkowi Smudzie, przed 2012 niczego nie brakowało, a nawet, jak ten mój znajomy wyraził się, ciężarówkami dowożono ptasie mleczko, nic z tego nie wyszło. Oczywiście to jest znak rozpoznawczy, to jest jakby ten znak najwyższej jakości przygotowania, to znak Adama Nawalki, lubi mieć wszystko dopięte. W przyszłym tygodniu na przykład do Soczi wylatuje obok Tomka Iwana, obok ludzi z Łączy Nas Piłka, którzy tam na miejscu muszą zobaczyć, jak wyglądają sprawy medialne na miejscu. Wleci człowiek od trawy, to się nazywa dzisiaj graskeeper, czyli jak mi powiedział w Soczi jeden Rosjanin, no taki choroszy agronom. No i ten agronom właśnie sprawdzi, jakie jest boisko w Soczi wygląda, czy trawa jest dobrze przycięta. Ale według oczywiście zaleceń Nawalki, bo absolutnie, wiem, tak. Tam jeden z tych, którzy przygotowują tą trawę, mówi, jedno boisko z taką trawą, drugie z taką, trzecie z inną. Wszystkie szczegóły są dopieszczone, dopatrzone, jest kwestia tylko wyjść, grać, wygrywać. No, oczywiście, łatwo nie będzie. Najlepiej do końca. To wszystko w dzisiejszej kronice, której gościem był dyrektor do spraw medium Polskiego Związku Piłki Nożnej Janusz Basała i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, dobranoc. Kronika sportowa. Były to najnowsze informacje podsumowujące wydarzenia aren sportowych we wtorek 24 kwietnia w Polskim Radiu 24.
Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut dzieli nas od godziny 23. Narodowy Bank Polski wyemitował dziś srebrną monetę o nominale 10 zł, upamiętniającą Fryderyka Skarbka. To druga moneta z serii Wielcy Polscy Ekonomiści. O nowej monecie i najbliższych planach emisyjnych Banku Centralnego z dyrektor Departamentu Emisyjno-Skarbowego NBP Barbarą Jaroszek rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Narodowy Bank Polski wyemitował drugą już monetę z serii Wielcy Polscy Ekonomiści. Tym razem jest to srebrna 10-złotówka poświęcona Fryderykowi Skarbkowi. Dlaczego właśnie ten ekonomista został upamiętniony na państwa monecie? Narodowy Bank Polski rozpoczął w zeszłym roku serię, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów, ale też i osób, które zwyczajowo monet kolekcjonerskich nie zbierają, poświęconą wielkim polskim ekonomistom. Pierwsza moneta z tej serii była dedykowana Mikołajowi Kopernikowi i była jednym z bestsellerów zeszłorocznych emisji wartości kolekcjonerskich w Narodowym Banku Polskim. Dzisiaj Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu kolejną monetę z tej serii poświęconą Fryderykowi Skarbkowi, XIX-wiecznemu ekonomiście. Moneta jest zaprojektowana w sposób podobny do monety poświęconej Mikołajowi Kopernikowi, autorstwa tego samego medaliera, pana Sebastiana Mikołajczaka. Na rewersie przedstawiony jest portret Fryderyka Skarbka na tle definicji gospodarstwa narodowego autorstwa Fryderyka Skarbka. Natomiast na stronie awersowej, oprócz tych elementów obowiązkowych, czyli godła i napisu Rzeczpospolita Polska oraz nominału, przedstawiona jest otwarta księga z tytułem jednego z jego dzieł Gospodarstwo Narodowe. To może przypomnijmy, dlaczego właśnie ten ekonomista sobie zasłużył na to, żeby zostać upamiętnionym na monecie. Skarbek uchodzi za ekonomistę, który nadał nauce o gospodarowaniu rys narodowy. Przez niektórych nazywany jest w związku z tym ojcem polskiej ekonomii. Ważne jest, aby pamiętać, że jest ukazywany w pewnej grupie wielkich polskich ekonomistów i świadomie Narodowy Bank Polski wybrał go już jako drugiego polskiego ekonomistę, który będzie przedstawiany w tej serii. Ta seria, rozumiem, będzie kontynuowana. Jakie są jeszcze plany? Kto jeszcze zostanie upamiętniony? Jest przygotowana lista osób, które będą upamiętnione w tej serii, ale przypomnę, że do publicznej wiadomości plan emisji na rok kolejny podawany jest do końca lipca roku poprzedniego, czyli już w lipcu roku 2018 Narodowy Bank Polski ujawni, kto znajdzie się na monetach w roku 2019. Czyli na razie jest to pilnie strzeżona tajemnica, być może decyzja jeszcze nie zapadła, natomiast mamy kwiecień. Już wkrótce w maju w obiegu pojawi się ważna moneta upamiętniająca stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To będzie obiegowa 5-złotówka. Proszę powiedzieć o tej monecie. Narodowy Bank Polski z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości przygotował szereg różnych monet kolekcjonerskich i okolicznościową monetę również, a także banknot kolekcjonerski. W zasadzie można powiedzieć, że dla każdej grupy wiekowej, dla każdej grupy docelowej znajdzie się coś, co powinno wzbudzić zainteresowanie. Szczególnie ważna dla nas moneta zostanie wyemitowana 22 maja, ponieważ jest to moneta okolicznościowa w standardzie obiegowym. Wygląda ona dokładnie tak jak znana wszystkim obiegowa moneta 5-złotowa. Dodatkowo jednak na tej monecie znajdzie się napis stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Moneta ma symboliczny nakład, ponieważ Narodowy Bank Polski wprowadzi ją do obiegu w nakładzie do 38 420 000 sztuk. Ta liczba odpowiada symbolicznie liczbie obywateli Polski. W jaki sposób ta moneta będzie trafiała do obiegu? Po prostu tak jak inne 5 złotówki, czy trzeba będzie przyjść do oddziału NBP i ją sobie wymienić za zwykłą 5 złotówkę? Moneta już teraz cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem współpracujących z Narodowym Bankiem Polskim, banków komercyjnych oraz Poczty Polskiej. Zwyczajowo monety okolicznościowe, czyli te, które mają standard obiegowy, ale wizerunki jednak inne, emitowane są w nakładzie do 1 200 000 sztuk. I zazwyczaj tak niski nakład jest głównie wprowadzony do obiegu przez oddziały okręgowe Narodowego Banku Polskiego. Można przyjść i zamienić po prostu przyniesione wartości na właśnie monetę 5-złotową za 5 zł. Tym razem dodatkowo oprócz takich zwykłych, nazywamy to fachowo zasiłków, czyli zwykłych wydań monety 5-złotowej na zapotrzebowanie banków komercyjnych, dodatkowo będzie można wielu z tych banków i na Poczcie Polskiej zamienić 5 zł za 5 zł. Cieszymy się bardzo, że inicjatywę Narodowego Banku Polskiego podjęli nasi partnerzy, czyli niekoniecznie trzeba będzie dokonać transakcji gotówkowej, żeby taką monetę otrzymać.
Co ważne, moneta 5-złotowa ma trwałość około 25 lat. Zresztą myślę, że długo jeszcze będzie nam przypominała o tej wspaniałej rocznicy. Z Barbarą Jaroszek z NBP rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Tu Polskie Radio 24, minęła 23. Czas na informacje dnia. Rząd podpisał porozumienie z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Nie przystąpiły do niego osoby protestujące w Sejmie. Więcej podróżujemy i coraz częściej wypoczywamy w kraju. Tak wynika z danych dotyczących ruchu turystycznego za ubiegły rok. Rozdano Fryderyki w kategorii muzyki jazzowej i rozrywkowej. Laureatami Złotego Fryderyka Andrzej Dąbrowski i pośmiertnie Zbigniew Wodecki. Paweł Zieliński, zapraszam. Trzy punkty, w tym zrównanie rent socjalnych z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, zawiera porozumienie rządu z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Dokumentu nie podpisali protestujący w Sejmie rodzice dorosłych niepełnosprawnych. Szczegóły porozumienia przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska po zakończeniu posiedzenia Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog. Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że zrównana renta miałaby być wypłacana od 1 września, ale z wyrównaniem od czerwca bieżącego roku. Kolejny punkt związany jest z programem Dostępność Plus. Ma kompleksowo rozwiązywać problemy dostępności. Tam jest też ta ważna asystentura osoby niepełnosprawnej. Z kolei trzeci wprowadza od 1 lipca koordynowaną opiekę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Ponieważ do tej pory żaden z programów nie był wyodrębniony i adresowany wprost, nie był takim też programem celowym. Podpisane porozumienie nie zawiera jednak punktu dotyczącego Funduszu Solidarnościowego, zakładającego opodatkowanie najbogatszych na rzecz niepełnosprawnych. Resort rodziny tłumaczy, że prace nad szczegółami tego rozwiązania trwają. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Polacy więcej podróżują i coraz częściej decydują się na wypoczynek w kraju. Jak mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka, turystyka właśnie to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki. Świadczą o tym dane dotyczące ruchu turystycznego w Polsce w 2017 roku, które przygotował resort. W 2017 Polacy odbyli prawie 46 milionów podróży krajowych. To w stosunku do roku 2016 wzrost o 5,5%. Na wakacje w kraju Polacy wydali w ubiegłym roku 24 miliardy 200 milionów złotych. Jak powiedział minister sportu i turystyki Witold Bańka, do wzrostu wydatków na turystykę przyczyniło się kilka czynników. Jest to związane raz z sytuacją gospodarczą, też przekłada się na portfele Polaków z programem 500+, który też mocno przyczynił się do tego, że wiele polskich rodzin stać na to, żeby wypoczywać w Polsce. I też sytuacja geopolityczna. W 2017 roku do Polski przyjechało też więcej obcokrajowców, którzy łącznie wydali tu ponad 32 miliony 600 tysięcy złotych. 18,3 miliona turystów z zagranicy, którzy odwiedzili w 2017 roku Polskę. To jest też kilkuprocentowy wzrost w stosunku roku 2016. 83,8 miliona obcokrajowców, którzy odwiedzili Polskę, nie tylko powiedzmy sobie w celach turystycznych. I też tu są kilkuprocentowe wzrosty. Według danych ministerstwa wpływy z turystyki stanowią 6% polskiego PKB. Przemysław Lis, Polskie Radio. Polska minister do spraw pomocy humanitarnej rozmawiała w Brukseli o pomocy humanitarnej dla Syrii i krajów sąsiadujących. Beata Kempa spotkała się z komisarzem odpowiedzialnym za tę pomoc, Christosem Stylianidesem. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja młodych ludzi z obozów dla uchodźców. Chodzi o to, by, jak mówiła minister, by nie było to pokolenie stracone. Bezwzględnie postawimy na edukację, obok oczywiście pomocy humanitarnej, na kwestię edukacji zawodowej, tak żeby ci ludzie mogli, powróciwszy do ewentualnie Syrii, czy też funkcjonując wśród ludności Jordanii czy Libanu, świadczyć pracę i też w ten sposób przywrócimy im poczucie godności. Beata Kempa przypomniała, iż nasze organizacje pozarządowe w Syrii docierają bezpośrednio do ludzi na miejscu. Jutro polska minister ma poinformować, ile pieniędzy Polska przekaże na pomoc dla Syrii. Perkusista, wokalista, kompozytor i dziennikarz Andrzej Dąbrowski odebrał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Akademii w
fonograficznej w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej, Andrzej Dąbrowski odbierając nagrodę dziękował artystom, z którymi przez lata swojej kariery współpracował. Dziękuję bardzo serdecznie Akademii. Jestem naprawdę wzruszony, ale ten Fryderyk no, jest śliczny, natomiast uważam, że jeszcze większego blasku nabierze, jeśli powiem, że dziękuję bardzo wszystkim muzykom, z którymi miałem wielką przyjemność grywać przez niemal 60 lat. Pewnie Państwo są ciekawi, jak się czuję w tej chwili. Zielono mi i spokojnie. Tym wyróżnieniem uhonorowano także pośmiertnie Zbigniewa Wodeckiego w kategorii muzyki rozrywkowej. Wokalista, instrumentalista i kompozytor zmarł 22 maja ubiegłego roku. W trakcie uroczystości Akademia Fonograficzna przyznała 9 statuatek w kategorii rozrywkowej i 3 jazzowe Fryderyki. Patronami medialnymi nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018 są Radiowa Dwójka i Trójka. Czas na prognozę pogody. Przed nami pochmurna noc z przelotnym deszczem. Pogodniej jedynie na południu. Temperatura od 7 stopni na północy do 10 na południu. Zachodni i południowo-zachodni wiatr słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Jutro będzie deszczowo, miejscami zagrzmi, a podczas burzy może padać grad. Słonecznie jedynie na południu. Temperatury na termometry pokażą od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum, najcieplej na południu, tam nawet 25 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, silny, zachodni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut temu minęła godzina 23. Łukasz Sobolewski, kłaniam się, zapraszam gorąco na ostatnią godzinę wieczoru w Polskim Radiu 24. Przed nami audycja, w której pochylimy się nad działalnością społeczną pasjonatów ratowania zabytków. Społeczeństwo obywatelskie. Reaktywacja. Naród jest wielką wspólnotą ludzi, których łączą różne spoiwa, ale nade wszystko właśnie kultura. Naród istnieje z kulturą i dla kultury. To słowa jednego z najwybitniejszych Polaków XX wieku, papieża świętego Jana Pawła II, wypowiedziane prawie 40 lat wstecz w UNESCO. Mój naród, mówił dalej papież, przetrwał właśnie dzięki kulturze i choć sąsiedzi wielokrotnie skazywali go na śmierć, pozostał przy życiu i pozostał sobą, zachowując własną tożsamość, a podczas rozbiorów własną suwerenność. Nie w oparciu o potęgę militarną, ale o własną kulturę, która okazała się w tym wypadku potęgą większą od tamtych potęg. Kultura narodu jest to zarazem ta suwerenność, przez którą równocześnie najbardziej suwerenny staje się człowiek. Kultura to nie tylko język, literatura, twórczość, lecz również historia zamknięta w tradycji starych obyczajów, sztuki, architektury wyrażającej styl i gusta współcześnie żyjących. W Polsce mamy niestety coraz więcej przykładów niszczącego dziedzictwa. To nie tylko powojenne pożogi, ale brak wiedzy i wrażliwości, przez które nasze zabytki padają ofiarą ludzkiej obojętności, czasem zwykłej głupoty, a czasem z braku wrażliwości i chęci doraźnego zysku. Z tą społeczną patologią usiłują walczyć ludzie. Z tą społeczną, teraz będzie przerwa, z tą społeczną patologią usiłują walczyć ludzie, dla których kultura stała się niejako ideą porządkującą życie. O tym rozmawiać dziś będę w studiu z panią Aleksandrą Chabierą z Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór państwu. Z panem Romanem Sachajem, który dojechał do nas z Wrocławia, z Fundacji Smoczy Web czy Web. Jak to jest? Gra słów. Tak? Pisze się web, czyta się web. Zaraz dobry wieczór. O co chodzi. Dobry wieczór. I z panem Zenonem Frontem, pasjonatem i odkrywcą starych polskich dworków, które ratuje w miarę swoich finansowych możliwości zapomnianych, rozpadających się zabytków kultury materialnej. Dobry wieczór, panie Zenonie. Dobry wieczór. Ja nazywam się Maciej Woźniakiewicz i serdecznie również państwu mówię dobry wieczór. A do państwa, moich gości, chciałem pierwsze pytanie skierować. Jak pojawia się empatia do zabytków, empatia do, no, zarazem również i historii, no bo z zabytkami, w zabytkach mamy ujętą historię. Może pani Aleksandra? Mogę powiedzieć, jak się u mnie pojawiła. Bardzo proszę. Ponieważ jak się pojawia u wszystkich innych ludzi, trudno mi to ocenić. Ja tak naprawdę z zawodu jestem archeologiem. I to chyba taka historia, która zatoczyła koło, dlatego że jak byłam no,
czternastolatką bardzo, bardzo mnie fascynował Indiana Jones i chciałam właśnie odkrywać skarby. No natomiast na archeologiczne wykopaliska pojechałam po raz pierwszy właśnie jeszcze w liceum. Trochę ich nie rozumiałam wtedy, ponieważ to jest metodologia taka niezrozumiała dla laika. Natomiast w trakcie studiów, a studiowałam na międzywydziałowych indywidualnych studiach humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim, okazało się, że większość rzeczy, które mnie interesują, są związane z historią i z archeologią, w związku z czym trochę zatoczyłam koło i tak to się zaczęło, takie zrozumienie też dzięki romans, właśnie edukacji. Tak, romans, romans, który zapadł głęboko w serce. Bardzo, tak naprawdę. Dlatego powiedziałem słowo romans, ponieważ wynikiem tego romansu jest miłość. I u pana Zenona też się ona pojawiła, trochę w inny sposób. Opowiadał mi dwa słowa, panie Zenku, jak to było w pańskim przypadku? W moim przypadku to było z racji też mojego wykształcenia jako stolarz meblowy i cały czas w drzewie pracowałem i później założyłem firmę, która wznosiła budynki drewniane, czyli domy z bali potocznie nazywane. No i wybudowałem kilka, może kilkanaście. No i pojawiłem się na Mazowszu z racji wykonania jakiegoś tam dworu. I tu jest ten punkt centralny. I tu jest ten punkt centralny. No i bardzo mi się spodobało to budownictwo starych dworkowych, dużych budowli. No i zacząłem po prostu szukać jakichś tam starych dworków, które mogłem sobie tam obmierzyć czy coś. No też, i wydaje pan własne pieniądze, żeby je ratować, tak no się tak, okazuje. Bo też okazało się, że kupiłem dworek z drzewa, no i wyremontowałem go. I robi pan to nadal. I robię to nadal i myślę, że nie zagaśnie to szybko. Jasne, tego sobie też życzymy. No i mamy naszego trzeciego rozmówcę, który do nas wyjaśni nam tajemnicę tego smoczego łebni. U mnie troszeczkę inaczej jest z tą miłością do historii i zabytków. Wyniosłem ją, że tak powiem, z domu rodzinnego. Konkretnie razem wychowywała mnie babcia i wiecznie opowiadała o rzeczach, które się działy na Zamojszczyźnie, bo stamtąd pochodzi nasza rodzina. Opowiadała o tym, co było w jej dworze, który niestety został spalony przez Niemców w czasie działań drugowojennych. O tym, jakie były obrazy, jakie były księgi u nich w domu, co ona zapamiętała z dzieciństwa. I stąd to wyszło. Później szkoła podstawowa, gdzie miałem panią od historii, panią Kęśminowicz, bardzo fajną historyczkę. I wszczepiła do mnie, we mnie tą miłość do historii, tą miłość do poszukiwania. No i tak to się zaczęło. Czyli zaczęło się w dzieciństwie, a trwa do dzisiaj. I trafił pan do Wrocławia, czyli na przeciwległy, jak gdyby po przekątnej kraniec Polski. I proszę powiedzieć, czym się pan zajął tam? To jest ciekawe. Znaczy, ja mieszkam w Brzegu, czyli pod Wrocławiem, między Wrocławiem a Opolem dokładnie. Losy potoczyły się troszeczkę inaczej niż chciałem, ponieważ chciałem zdawać do Liceum Renowacji Zabytków, ale to były jeszcze tak zwane inne czasy i wtedy dostać się do tej elitarnej szkoły było naprawdę bardzo trudno, a zdać egzamin uważam, że to nie był problem, tylko były problemy inne. To były takie czasy, że tam się dostawały dzieci bardzo ważnych ludzi, o tak bym to nazwał. Mm-hmm. Tak czy inaczej moje losy życiowe potoczyły się trochę inaczej, więc... Rozumiem, że w tej chwili zawodowo pan się tym nie zajmuje, nie? Natomiast stało się to pańską pasją. I zaczęło się od kolejki, z tego co słyszałem, tak? Nie. Kolejka to jest, że tak powiem, ostatnia rzecz. A zaczęło się od starych cmentarzy. Właśnie. I co? Pojechaliśmy posprzątać pewien stary, bardzo zapomniany przez Boga i ludzi cmentarz na jednej z dolnośląskich wsi, a właściwie to już za wsią. No i tak się złożyło, że po pół godzinie prac przyjechała policja. Wylegitymowali nas, bo ktoś doniósł, że prawdopodobnie przyjechał ktoś tam coś wykopać lub coś takiego. No i pan policjant nas bardzo grzecznie, bardzo mile, kulturalnie się zachował. Powiedział, że no w związku z tym, że nie mamy ani pozwolenia, ani zgody, no nie za bardzo możemy na tym cmentarzu pracować. I bez żadnych konsekwencji oczywiście, ale poza tym, że nie posprzątaliśmy tego cmentarza, no to... I potem już tak skrótowo rzecz biorąc, trzeba było uformalnić to, co pan zaczął robić, ale i założyliście fundację. Tak, pan fundację, tak? Znaczy nie sam, założyłem to, jest jeszcze pan Andrzej Korwoś, drugi współzałożyciel fundacji. Założyliśmy ją wspólnie,
No i tak, to trwa do dzisiaj. Tak, i ta fundacja zajmuje się dworkami, pałacami, kolejką? Czym się zajmuje? Przyrodą? Dworki, pałace to jest coś, na co nas nie stać, bo to są milionowe sprawy. My robimy drobne rzeczy, które większość ludzi po prostu mija obojętnie z boku, przy drodze, czyli krzyże pokutne, chociaż powinno się nazywać krzyżami pamięci, a nie pokutnymi. Stare cmentarze, kirkuty, przydrożne kapliczki, czyli takie drobne rzeczy, które wszyscy mijamy obojętnie gdzieś tam bokiem. I do tego służy kolejka? Przepraszam, że się jej czepiam cały czas, ale... Kolejka to jest sprawa tutaj na Kujawach. Mamy tutaj też wolontariuszy w tym rejonie Polski, bardzo mocną grupę, którą wokół siebie pan Krzysztof skupia. I to jest 9-kilometrowy odcinek między miejscowością Dobre a Płowcami, czyli tam, gdzie jest... Akurat nie, kolejka kończy się naprzeciwko pomnika bitwy pod Płowcami. To jest wąskotorowa kolejka 700 mm. Rozumiem. Ale po drodze odwiedzacie zabytki, bo coś się tam po drodze dzieje, jak kolejka jedzie, prawda? Tak, znaczy kolejka jeszcze... Krzyże, to wszystko... Kolejka jeszcze nie jeździ. Kolejka, jeżeli będą wszelkie zgody, pozwolenia, będzie jeździć. Na razie została z własnych funduszy wyremontowana, tak? Już jest odtworzona mała drezynka, która kiedyś tam jeździła. Jest już oczyszczony tor praktycznie w całości. Z 9 km zostało nam 400 metrów do wyczyszczenia. Więc już większość prac fizycznych jest zrobiona i chłopaki się naprawdę napracowali. Jest postęp, że tak powiem, widoczny. Do pana Zenka, zanim jeszcze potem panią Aleksandrę zapytam, ale chciałbym się... Opowiadał mi pan dziwną historię, że pan kiedyś odwiedził taką miejscowość, to się nazywa Dziektarzewo. Proszę opowiedzieć, co tam takiego ciekawego było? Odwiedziłem Dziektarzewo, ponieważ tam się znajdował dworek przy takim ładnym, pięknym kościółku, no i był przepiękny. Oszczył sobie pan zęby na remont tego dworku. I nie, że oszczyłem, no pytałem się w jakiejś zęby, niby to tam nawet zbyli ten dworek czy coś, nie podejmowali ze mną rozmowy i pilotowałem ten w ogóle temat, co się tam dzieje. Tam bobry gryzły drzewo, nawet owinąłem za swoje pieniądze te drzewa siatką, żeby po prostu bobry nie niszczyły tego parku pięknego. Później już odpuściłem, no bo musiałem się zająć swoją pracą z racji, że posiadam rodzinę, nie? I dwa lata temu czy rok temu zajechałem tam z ciekawości, zobaczyłem, że tam już nie ma nic, czyli dworku nie ma. Jest po prostu pięknie trawka zasiana, więc nie wiem, do kogo takie rzeczy, samorządy. Dowiedział się pan, co, jak to zostało rozebrane? No zostało to rozebrane, część została wywieziona na złom tych balkonów pięknych, żeliwnych. No, było mi przykro. Pani Aleksandro, do pani chciałem skierować pytanie, bo no pani pracuje w takiej instytucji, która... W ministerstwie mi się przypomina taki moment sprzed dziesięciu lat, kiedy rozebrano na Pradze dworek Marconiego. To właściwie dworek, to taki pałacyk Marconiego. Na miejscu tego powstało osiedle blokowe współczesne i deweloperowi nie pasowało widocznie. I zamiast tego zostawić się rozebrał. Nie boli serce? Zawsze boli. No właśnie. Co w takim razie, jak się chroni to dziedzictwo teraz? Wiem, że to jest poważne zadanie, którym się pani zajmuje. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa zajmujemy się bardzo różnymi aspektami związanymi właśnie z dziedzictwem. Jest to instytucja mocno ekspercka, jesteśmy doradcą Generalnego Konserwatora Zabytków, natomiast właśnie jednym z takich aspektów naszego działania jest edukacja. I też edukacja nie tylko społeczeństwa, ale też wsparcie samorządów i wsparcie chociażby właśnie ekspertów. Jesteśmy przekonani, że absolutnie podstawą sukcesu, ciężkiej, długiej pracy, która będzie trwała lata, pokolenia, to jest edukacja rozpoczęta od najmłodszych lat życia, czyli i przedszkolna na odpowiednim poziomie, i szkolna. Zupełnie inaczej pracuje się, zupełnie inaczej rozmawia się z obywatelem, który ma świadomość swojej tożsamości po prostu. Trochę tak bym nawiązała do tego, co tutaj pan mówił o historii na cmentarzu. Ja mogę tylko pochwalić policję i mieszkańców, ponieważ bardzo rzadko się zdarza,
że ludzie reagują na takie rzeczy. Więc sytuacja się wyjaśniła, tak, prawda? Natomiast... Reakcja policja ta była słuszna w zasadzie, prawda? I mieszkańców, bo nie zawsze tak jest. Często spotykamy się na przykład z taką reakcją na tak zwanych poszukiwaczy skarbów, że nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że to jest niszczenie dziedzictwa. Ludzie myślą po prostu, że oni te skarby ratują, no bo przecież wyciągają je z ziemi, prawda? Natomiast rzecz się ma zgoła odwrotnie, ponieważ nasza historia buduje się nie z pojedynczych obiektów, przedmiotów, tylko z ich kontekstu właśnie takiego, który może zbadać tylko archeolog, odpowiednio wyposażony w wiedzę i w metodologię. Dlatego ja też trochę nie rozumiałam tych swoich pierwszych wykopalisk, prawda? Więc edukacja jest absolutnie, absolutnie tu kluczowa. Konieczna. Przed wyborami uczulamy nasze społeczeństwo, jak będzie głosowało. Niech się pyta, jaki jest stosunek danego radnego czy przyszłego radnego do historii, do tradycji. Panie Zenku, a co pan takiego w Dworkach zobaczył? No, kawałek polskiej historii, dziedzictwo narodowe. Przecież tam mieszkało setki osób niejednokrotnie przy Dworku, w Czworakach tak nazwanych kiedyś. To jest bardzo duża część naszego narodu, o której zapomina się po prostu, podczas gdy Dworki degraduje się, wywozi się piece i tym podobne rzeczy, sprzedaje się nieruchomości, których się później nie sprawdza, czy ten facet chciał kupić ten dworek, czy tą ziemię. No, bo takie są przypadki. Później są jakieś budynki budowane, a Dworki doprowadza się do samoistej degradacji, które nie powinno tak następować, no bo jesteśmy, myślę, że krajem patriotycznym. No jesteśmy, no. Tak, no w Dworkach, zwłaszcza na Mazowszu, rodził się ten patriotyzm w każdym Dworku, prawda? Były porywy Pani jakieś tam. Myślę, że to jest taka grupa społeczna, właśnie ta polska dworkowa, polska szlachecka, która jest zapomniana i też niedoceniana. A która była przecież podstawą, prawda? Absolutnie podstawą, absolutnie taką pracą u podstaw też się parała, tworzyła zręby gospodarczości, zręby małego przemysłu polskiego, takiego właśnie lokalnego, powiatowego, rzec można by. No, państwo polskie po wojnie starało się wymazać pamięć zarówno materialną, jak i niematerialną o tej grupie społecznej i dlatego tak z mozołem to odbudowujemy też właśnie jako państwo, żeby sobie chociażby zdać sprawę z tego, jak wspaniała była kuchnia szlachecka, prawda? Czyli to jest aspekt absolutnie, absolutnie bogaty i zasługujący na taką... myślę, że potrzebna jest tutaj taka mocna akcja. Kuchnia się interesuje, wyczytałem. Tak, to prawda, bardzo, bardzo interesuje się kuchnią tradycyjną. Znaczy, trochę to się wzięło z tego, że gdy szkolimy właśnie samorządy terytorialne z tego, jak wykorzystywać dziedzictwo do rozwoju społecznego i gospodarczego, ja się zajmuję dwoma rzeczami. Jedna to jest, jak wykorzystać właśnie dziedzictwo niematerialne, typu wiedza kulinarna do takiego rozwoju oraz drugi temat, to z kolei trochę związany byłby z Dworkami, o tym, jak szukać sposobu na dobre zagospodarowanie zabytku. Bo wiemy, że zabytki w znakomitej większości nie pełnią swoich funkcji pierwotnych. Na przykład zamek nie jest już obronny, prawda? Ani nikt w nim nie mieszka, więc takim kluczem do sukcesu jest znalezienie sposobu na to, w jaki sposób ten zabytek będzie funkcjonował i żył w społeczności. Pan Roma znalazł taki sposób, uporał się, albo się próbuje uporać z ogrodzeniem w przedszkolu. Tak, stare, zabytkowe ogrodzenie. Znaczy, ja mieszkam w Brzegu, czyli moim zdaniem jednym z najbardziej piastowskich miast w Polsce, ponieważ linia książąt brzeskich, czyli tak zwane księstwo brzesko-legnickie, no to jest najbardziej... Najdłużej panująca linia piastowska w Polsce. Ostatni piast zmarł nam, jeżeli chodzi o 15-letniego Wilhelma, w 1675 roku, kończąc tą linię. Więc nasze miasto jest, jak ja tam mówię, najbardziej piastowskie z piastowskich, a zabytków mamy bardzo dużo. I faktycznie ogrodzenie naszego przedszkola jest bardzo, bardzo zdobne, jest rękodziełem tak naprawdę artystycznym, jeżeli chodzi o kowalstwo.
W związku z tym jest też bardzo drogie w tej chwili w konserwacji tego. Skąd czerpiecie finanse? No bo przecież to wszystko kosztuje. Posiadamy w tej chwili już od 3 lat statut organizacji pożytku publicznego, więc możemy... 1% wystarczy? Nie, to jest kropla tak naprawdę. My nie jesteśmy dużą fundacją, nie stać nas na dużą reklamę, więc dotacje, znaczy tak, wspomożenie, które dostajemy tym 1%, to jest najczęściej od ludzi, którzy bezpośrednio nas znają, pracowali z nami, bądź od, tak jak w tym wypadku od rodziców dzieci, które chodzą do tego przedszkola. A główne środki no to są datki i darowizny od firm oraz, jak ja to mówię, moje pierwsze żebracze wyprawy po firmach. Wiem, że pan Zenon wkłada własne pieniądze, próbuje odrestaurować. Potem, jeśli znajdzie kupca, to sprzedaje, jeśli nie, to zachowuje. Mieszka zresztą sam w takim dworku własnym, który wyremontował za własne pieniądze i chcąc nie chcąc musiał zostać jego właścicielem. Pani Aleksandro, chcę powiedzieć, że nie są duże pieniądze przeznaczane na właśnie ratownictwo, na to, żeby nam zabytki nie umierały, a coraz więcej się dzieje takich przypadków właśnie. Kolera zawsze jest za krótka, więc to jest oczywiste. Natomiast jest tak, że i państwo polskie, czyli instytucje centralne i samorządy przeznaczają jakieś pieniądze na ratowanie dziedzictwa. Tutaj trzeba rozgraniczyć dwie rzeczy. Finansowanie inwestycyjne, czyli remonty, które faktycznie ze względu na specyfikę, czyli wymóg używania specyficznych narzędzi, specyficznych produktów konserwatorskich, drewna, jest faktycznie kosztochłonne. No a druga sprawa to są takie projekty, które też finansuje i państwo, i samorządy również, czyli właśnie edukacja. Wydaje mi się, że przy dobrym pomyśle, przy dobrym gospodarowaniu i przy dobrym namyśle, co należy ratować jako pierwsze i po co, nie jest tak źle. My robiliśmy w ostatnich latach weryfikację sprawy. Mówimy o centralnym budżecie, prawda? W tym momencie o pieniądzach. Bardzo różnie, no mówimy ogólnie o pieniądzach na zawyżki. Jak pozyskiwać środki finansowe na to, żeby nam to nie umierało? To jest bardzo szerokie pytanie i trudno na nie odpowiedzieć w jednym zdaniu. Że Unia nam dawała takie możliwości. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego także ma różne projekty, różne programy dofinansowujące chociażby właśnie remonty zabytków czy konserwacje. A jednak nie starcza. I co zrobić z tym, który się, że tak powiem, zabytek rozpada na przykład? No trzeba przynajmniej zabezpieczyć na przyszłość doraźnie coś, co się... Czy dzieją się takie rzeczy? Czy są mechanizmy prawne, które mogą wymóc na właścicielu takie prace? Są bardzo rzadko wykorzystywane mechanizmy na przykład czasowego zajęcia zabytku i wykonania prac zastępczych. One są rzadko wykorzystywane choćby z tego względu, że w takiej lokalnej skali powoduje to też dość duży konflikt, tak? Że my ograniczamy komuś prawo własności. Więc tutaj też trzeba ważyć, tak? Czy jest duża i pilna potrzeba ratowania, chociażby właśnie zabezpieczenia przed wodą deszczową, która jest takim chyba największym zabójcą i bardzo szybkim. Czy warto rozmawiać też właśnie z właścicielem, żeby jakoś do tych prac się dołożył? Także różne są sposoby. Do pana Romana chcę skierować propozycję, bo pan coś mówił o propozycji do pani Aleksandrze, że pan coś... Znaczy tak, odnośnie tutaj pani mówi, że są mechanizmy. Mechanizmy owszem istnieją, ale przeciętny posiadacz zabytku, z którym ja się spotykam na co dzień, to najczęściej jest osoba mieszkająca gdzieś w małym miasteczku, nawet na wsi, i ona nie wie, gdzie się z tym uderzyć. Gros spraw, które my wykonujemy w naszej fundacji, powiem szczerze, na początku to nie było dużo, ale w tej chwili to jest nawet do 60% czasu. To jest na zasadzie telefon i fundacja: tak, wie pan co, ja mam taki zabytek i nie wiem, co dalej zrobić. Ja nie wiem, gdzie się udać, nie wiem, gdzie napisać pismo, nie wiem, jak napisać pismo. Jest pan jako przewodnikiem w drodze do konserwatora. Przewodnikiem, a bardzo często też, że tak powiem, my piszemy te pismo i wysyłamy gotowca, bo ta osoba nie wie, gdzie się udać. I na czym propozycja miała polegać pańska? Myśmy
się kiedyś zastanawiali, czy na etapie, nie wiem, poziomu województwa nie powinien być jakiś pracownik, czy to będzie przy konserwatorze zabytku, czy kiedykolwiek, do którego będzie można zadzwonić i ta osoba poprowadzi takiego przysłowiowego Kowalskiego. Bo naprawdę ci ludzie są zagubieni, oni idą do starostwa, starostwo ich odbija do gminy, gmina ich odbija do województwa, województwo ich odbija, to najczęściej to się kończy tym właśnie, to piszcie do ministerstwa. A może wrażliwość urzędników powinna być zwiększona? Nie przyjmować więcej, tylko wrażliwość po prostu zwiększyć społeczeństwa, które też pracuje w urzędach i w konserwatorach. I dajmy ostatnie słowo pani Aleksandrze. Pan proponuje zwiększenie liczby urzędników. Nie wiem, czy to dobrze. Natomiast ja faktycznie bym uczuliła gminy, bo to jest pierwszy, absolutnie pierwszy taki etap, który jest chociażby z tego względu ważny, że często to są zabytki, które są właśnie gminne, to znaczy są chronione przez gminę. Więc przed wyborami chciałem Państwa jeszcze raz uczulić tym hasłem, że trzeba zwracać uwagę, kogo wybieramy w tych wyborach gminnych, bo od samorządu bardzo dużo zależy. Dziękuję Państwu za dzisiejszą rozmowę. Chcę przypomnieć, że gościliśmy w studniu panią Aleksandrę Habielę z Narodowego Instytutu Dziedzictwa, pana Romana Sachaja, który przyjechał z Wrocławia z firmy Smoczy Łeb, i pana Zenona Fronta, który jest pasjonatem i odkrywcą starych polskich dworków. Dziękuję Państwu za rozmowę. Dobrej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Tu Polskie Radio 24, minęła 23:30. Czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Rząd zawarł porozumienie, ale bez protestujących. Dokument został podpisany z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Nie podpisali go jednak protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych. Porozumienie to 3 punkty, w tym zrównanie rent socjalnych z najniższą emeryturą, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, co było jednym z 2 postulatów protestujących. Renta, jeżeli zostanie przyjęta przez Sejm, będzie wypłacana od 1 września, ale też z wyrównaniem od 1 czerwca. Drugi z tych punktów dotyczy szeroko rozumianego interdyscyplinarnego programu Dostępność Plus i wreszcie wprowadzenie i realizacja od 1 lipca 2018 roku koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Z zeszłej środy w Sejmie trwa protest opiekunów dorosłych niepełnosprawnych. Dziś przyjechała do nich rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Jednak pikietujący odrzucili propozycję porozumienia. Argumentowali, że ich protest będzie trwał aż do spełnienia wszystkich postulatów. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę określaną mianem Just Act, czyli akt sprawiedliwości, dotyczącą zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Nakazuje ona rządowi Stanów Zjednoczonych formalne raportowanie do Kongresu, które kraje ociągają się z rekompensatami lub zwrotem majątku. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta Donalda Trumpa. Przeciwko ustawie protestowała część organizacji polonijnych, w tym kluby Gazety Polskiej i Kongres Polonii Amerykańskiej. Przebywający w Waszyngtonie wicepremier Jarosław Gowin podkreśla jednak, że Just Act nie ma żadnego znaczenia prawnego i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń wobec państwa polskiego. Rozpoczął się proces byłego szefa olsztyńskiej spółki Remedium, doradcy finansowi. Sylwester S. jest oskarżony o oszukanie ponad 800 osób, które powierzyły Remedium łącznie ponad 60 milionów złotych. Prokuratura oskarża Sylwestra S. o 10 przestępstw. Przede wszystkim miał oszukać ponad 800 osób, które zainwestowały ponad 60 milionów złotych w lokaty oferowane przez spółkę Remedium. Od samego początku wiedział, że nie ma gwarancji zwrotu tych pieniędzy z obiecanym zyskiem. Mówi prokurator Monika Plichta z olsztyńskiej prokuratury okręgowej. Sylwester S. przed sądem tłumaczył, że nie zamierzał nikogo oszukać. Firma Remedium to jest dzieło mojego życia. Takiego zamiaru, który przekazuje prokuratura, absolutnie nie było. A odpowiedzialnością za upadłość obarczał śledczych z prokuratury i ABW. Grozi mu 15 lat więzienia. A relację przygotował Andrzej Piedziewicz z Radia Olsztyn. Wręczono Fryderyki w kategorii muzyki rozrywkowej i jazzowej. W Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala nagród Akademii Fonograficznej.
W kategorii debiut roku muzyka jazzowa zwyciężył saksofonista Kuba Więcek, który powiedział, że dla niego to szczególne wyróżnienie, które motywuje do dalszej pracy. Tylu wspaniałych przyjaciół również było nominowanych, także ogromne zaskoczenie. Na drodze młodego artysty bardzo łatwo zwątpić. Są sytuacje, kiedy myślimy, że to, co robimy, może to nie jest ta właściwa ścieżka, może inną drogą powinniśmy iść. I właśnie takie nagrody wzmacniają nas, dają nam pewność w siebie i pokazują, że jednak ta droga jest właściwa. Teraz chciałem podziękować wielu wspaniałym ludziom, którzy inspirowali przez całą tą drogę muzyczną. Dziękuję bardzo. Natomiast w kategorii jazzowy artysta roku oraz album roku muzyki jazzowej za płytę Unloved statuetki otrzymał Maciej Obara. W trakcie uroczystości Akademia Fonograficzna przyznała 9 statuetek w kategorii rozrywkowej i 3 jazzowe Fryderyki. Radiowa Dwójka i Trójka są patronami medialnymi nagród Akademii Fonograficznej Fryderyk 2018. Flagi na najważniejszych budynkach, dzwony opactwa Westminsterskiego i uroczyste wystrzały armatnie. Tak w Wielkiej Brytanii witane jest trzecie dziecko księżnej Katie, księcia Williama. Księżna syna urodziła wczoraj, a na Wyspach miało dziś miejsce szereg wydarzeń zarezerwowanych tylko na specjalne okazje. Przymoście Tower 41. Przy Hyde Parku 62. Nieopodal w opactwie Westminsterskim. Dzwony. Tak Wielka Brytania wita nowego członka rodziny królewskiej. Flagi królestwa powiewają na wszystkich budynkach rządowych, a także nad pałacem Buckingham. A dwór już sprzedaje specjalne pamiątki, m.in. kubek i talerz. Napis: witamy nowe królewskie dziecko. Poniżej wariacja na temat brytyjskiego godła. Zamiast dorosłego lwa i jednorożca wersje miniaturowe. Lwiątko i jednorożcowe źrebie. Ciągle nie wiemy jeszcze, jak nazywać się będzie potomek. Brytania czeka na oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Pośród bukmacherów prowadzą Artur, Jakub i Filip. Dla Polskiego Radia z Londynu, Adam Tombrowski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Serwis z życia Kościoła katolickiego. Ruszyły zapisy na 11 zjazd gnieźnieński. Europa ludzi wolnych, inspirująca moc chrześcijaństwa. To temat wydarzenia, które odbędzie się od 21 do 23 września. Zjazdy gnieźnieńskie to dziś międzynarodowe i ekumeniczne kongresy laikatu, łączące intelektualną debatę z modlitwą i ekspresją artystyczną. Jak podkreślają organizatorzy, zjazd będzie prawdziwą ucztą intelektualną, skupioną na debacie o współczesnym miejscu Polski w Europie. Zjazd organizowany jest w przededniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Nie zabraknie rozmów o wolności. Jak dar wolności powinien być mądrze zagospodarowywany? Jakie niebezpieczeństwa mu zagrażają? To pytania, na które postanowiono odpowiedzieć podczas wydarzenia. W zjeździe udział wezmą chrześcijanie różnych wyznań z Europy Środkowo-Wschodniej. Duchowni, politycy, myśliciele, publicyści. Omawiając kluczowe wyzwanie, jakim jest kryzys europejskiej tożsamości, goście mówić będą o odpowiedzialności za przyszłość Kościoła, swoich ojczyzn i całego kontynentu. W programie znalazły się m.in. wykłady, dyskusje, warsztaty oraz modlitwy i liturgie różnych wyznań. Światowa Rada Kościołów w porozumieniu z Krajową Radą Kościołów w Korei zaapelowała do chrześcijan na całym świecie o modlitwę w intencji owocnego wyniku szczytu pokojowego między Koreą Północną a Południową. Zaproponowano, aby do czasu historycznego spotkania prezydentów Korei Południowej Moon Jae-ina i Północnej Kim Jong-una, pierwszego od ponad 10 lat spotkania na tym szczeblu szefów obu państw, wiernie odmawiali każdego dnia w południe krótką modlitwę o pokój na Półwyspie Koreańskim. Niech spotkanie na szczycie północ-południe przyniesie pokój i pojednanie, a także niech zapoczątkuje nową erę pokojowego współżycia na Półwyspie Koreańskim. Czytamy w krótkim tekście modlitwy, umieszczonym również na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów. Spotkanie przywódców obu Korei odbędzie się 27 kwietnia w Panmunjomie, wsi położonej na linii demarkacyjnej. Serwis przygotował i przedstawił Przemysław Goławski. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A już teraz zabieramy Państwa w świat nauki. Będzie o bardzo precyzyjnym, rzec by można, inteligentnym robocie. Kto to wymyślił? Dobry wieczór, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj naszymi gośćmi są pan Maciej Manuszewski i Mateusz Dyrda ze Stowarzyszenia Robotyków SCALP, obaj w studiu w Gdańsku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór. I porozmawiamy sobie o robotyce, o ciekawych wynalazkach. Na razie skupimy się na jednym, na robocie. Co ciekawe, jest to robot ogrodniczy, chyba tak możemy powiedzieć, o wdzięcznej nazwie Żukbot. Skąd ta nazwa? Bo to pierwsze skojarzenie, to czy robot przypomina z wyglądu żuka właśnie. Raczej robot rolniczy niż ogrodniczy. Mhm. Żukbot raczej ze względu na swoją funkcję niż na swój wygląd. Podobnie jak żuki, powiedzmy, w naturze zajmują się dbaniem o tą zieloną przestrzeń, podobnie nasz robot, jego zadaniem jest dbanie o uprawę. Mhm. I na czym polega jego specyfika? I zapytam jeszcze może w ten sposób, robot dbający o uprawę, no to brzmi tak bardzo, bardzo dziwnie, bo no bo wydaje się, że żeby zadbać o uprawę, no to jest potrzebna ręka ludzka i ludzkie oko. W jaki sposób taki robot, taka maszyna może zastąpić rolnika, człowieka? Jest bardzo dużo obszarów, w których do tej pory uważaliśmy, że człowiek jest konieczny, jest niezbędny. Chociażby rozpoznawanie obrazu, czy sprzedawanie nam rzeczy w supermarkecie. A jednak z każdym dniem okazuje się, że coraz więcej tych elementów może zostać przejmowanych przez roboty, przez urządzenia wyposażone w sztuczną inteligencję. No i podobnie nasz pomysł na robota rolniczego polega na tym, żeby przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii wspomóc tak naprawdę rolnika w uprawie roślin. Właśnie, to jest pojazd robot autonomiczny, czyli nie musimy trzymać jakiegoś kontrolera, joysticka, patrzeć na monitorze komputera, co on robi. On rozumiem, że sam może, mówiąc kolokwialnie, nam to pole oporządzić. No tutaj muszę jak gdyby dodać, że nasz robot to jest wersja tylko prototypowa. To jest robot, który został stworzony na konkursy w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech. Na razie jest on bardzo dobry w wykonywaniu zadań konkursowych. Możemy się pochwalić, że zajęliśmy pierwsze miejsce w konkurencji precyzyjnego oprysku, oczywiście całkowicie autonomicznego. Więc na razie jest to faza, może moglibyśmy powiedzieć, laboratoryjna, w której testujemy rozwiązania, które niewątpliwie niedługo, za kilka lat zostaną wprowadzone w prawdziwym rolnictwie. Mhm. Proszę powiedzieć słów kilka o tym konkursie, o tej konkurencji, bo to brzmi bardzo ciekawe. Precyzyjny, autonomiczny, precyzyjny oprysk. Tak, jak to wyglądało, na czym to dokładnie polegało, co robot musiał dokładnie zrobić? Podczas zawodów organizowanych w ramach Field Robot Event, takiego wydarzenia organizowanego co roku w innym kraju, roboty rolnicze muszą wykazać się, powiedzielibyśmy to, sprytem, ponieważ oprócz tego, że samodzielnie muszą poruszać się pomiędzy grządkami, bez kontrolera, bez osoby, która by nim sterowała, muszą również rozpoznawać samodzielnie chwasty, muszą je znajdować na polu i umiejętnie je opryskiwać. Oprócz tego jest też konkurencja freestyle, podczas której konstruktorzy mogą zaprezentować jakieś swoje własny pomysł na to, co można by było dodać na nowoczesnym polu. Myślę, że teraz to, co się pojawia, myśl, która pojawia się w głowach wielu naszych słuchaczy, brzmi mniej więcej tak. No dobrze, jakim cudem w takim razie taki robot, taka maszyna jest w stanie odróżnić chwast od właściwej rośliny? I tutaj jest wiele podejść do tego zagadnienia. My zastosowaliśmy coś, co ostatnio jest na ustach, powiedzielibyśmy, wielu osób zajmujących się technologią, czyli sztuczna inteligencja i sieci neuronowe. Dzięki temu, że przygotowaliśmy bardzo duży zbiór zdjęć chwastów, w dobry sposób przetworzonych, nauczyliśmy jak gdyby naszego robota odróżniać zdrową roślinę czy od chwasta, czy od uszkodzonej rośliny. Czy to w takim dużym uproszczeniu działa trochę jak rozpoznawanie obrazem, z którego możemy korzystać w naszych smartfonach, w sensie, że robot ma kamery, podjeżdża do rośliny, skanuje ją i wie, czy to jest chwast, który należy opryskać, czy też roślina, której należy dać spokój? Tak, działa to dosyć podobnie. Wie albo najczęściej wie, bo niestety
wszystkie systemy obarczone są jakimś błędem. Na szczęście nasz robot był całkiem sprytny, jeżeli chodzi o wykrywanie fastów. Mhm. Tutaj jeszcze, kiedy przygotowywałem się do tej naszej audycji i szukałem trochę informacji na temat żukbota, gdzieś w jakiejś rozmowie, w jakimś wywiadzie, tutaj dokładnie pan Mateusz powiedział, że podczas planowania robota postanowiliście wykorzystać najnowsze technologie i zastosować między innymi głębokie uczenie maszynowe. Co to jest? Czy ten robot, żukbot potrafi się uczyć, jakby tą swoją wiedzę wzbogacać? Głębokie uczenie maszynowe, czyli to, o czym przed chwilą opowiadałem, to jest to jedna z technik tego, aby nauczyć maszynę wykonywać pewne rzeczy, które do tej pory były zarezerwowane właśnie dla ludzi. Może się uczyć. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, że posadzimy go w ławce i damy mu zeszyt i po pewnym czasie on zda za nas kolokwium. Raczej mówimy o dosyć wąskim zakresie działań. W tym wypadku było to właśnie rozpoznawanie chwastów. W takim razie jaka jest przyszłość takich maszyn? Do czego one mogą być konkretnie wykorzystywane za jakiś czas? No bo rozumiem, że to w grę wchodzi bardziej takie rolnictwo na szeroką skalę. Jak najbardziej, chociaż z drugiej strony to właśnie małoobszarowe rolnictwo to też bardzo ciekawa strefa, ponieważ szczególnie rolnictwo ekologiczne, które do tej pory wymagało olbrzymich nakładów pracy ludzkiej, ponieważ powiedzmy, że chcemy uprawiać nasze rośliny bez żadnych herbicydów, bez żadnych pestycydów, no w takim razie musimy zatrudnić po prostu bardzo dużo osób, które będą nam sprawdzały to pole, będą nam ręcznie pieliły nasze uprawy. W przypadku zastosowania, powiedzmy, inteligentnego robota, takiego robota, którego staramy się opracować, nie mamy tych ograniczeń. Nasz robot jest w stanie samodzielnie 24 godziny na dobę w zasadzie dbać o nasze pole i samemu sprawdzać, czy wszystko, co się na nim dzieje, jest ok, czy nie rosną chwasty, czy nie pojawiają się szkodniki. No i co ważne, bez żadnych chemikaliów, bez użycia niebezpiecznych dla zdrowia chemikaliów. Mhm. Powiedzmy jeszcze już tak pod koniec, opiszmy tego robotę, tak jak on dokładnie wygląda, z czego się składa, bo już wspomnieliśmy, że no chociażby kamery to jest jedna z podstawowych rzeczy, którą ma na wyposażeniu. Oprócz kamer ma na wyposażeniu również lidar. Lidar dla tych słuchaczy, którzy może nie wiedzą, co to jest. Jest to czujnik odległości, który pozwala nam stworzyć swojego rodzaju mapę wokół robota. Jest to takie urządzenie umożliwiające ocenienie robotowi, jak daleko znajduje się od przeszkody. Dodatkowo ma na pokładzie własną jednostkę obliczeniową, ma własny komputer, na której odbywają się wszystkie operacje, wszystkie obliczenia. Wchodząc bardziej do strony fizycznej naszego robota, to cztery koła nieskrętne, napędzane silnikami elektrycznymi. Oprócz tego jest też wyposażony w baterię. Musi być oczywiście wyposażony w małą pompkę, która umożliwi mu oprysk chwastów. No i w zasadzie to wszystko. Mhm. Potrzebne jest do zbudowania dobrego robota. Musimy kończyć, ale żukbot to nie jedyna maszyna, nie jedyny wynalazek, nad którym pracuje Stowarzyszenie Robotyków Skalp. O kolejnych powiemy w następnych odcinkach naszego programu. Także za dzisiaj serdecznie dziękuję, a o żukbocie, o robocie rolniczym, autonomicznym robocie rolniczym opowiadali Maciej Manuszewski i Mateusz Dyrda właśnie ze Stowarzyszenia Robotyków Skalp. Serdecznie dziękuję i dobrej nocy. Wieczór w Polskim Radiu 24. W Senacie otwarta wystawę poświęconą Zofii Kossak-Szczuckiej, pisarce, współzałożycielce Rady Pomocy Żydom Żegota. Okolicznościową ekspozycję przygotowano z okazji 50. rocznicy jej śmierci. O spuściźnie Zofii Kossak mówiła w Polskim Radiu 24 Joanna Jurgała-Jureczka, autorka biografii pisarki, a rozmawiała z nią Małgorzata Łopińska. Do Senatu przybyli nie tylko zaproszeni gości, przyjechała też część rozproszonych gdzieś po świecie rodziny pani Zofii Kossak-Szczuckiej. Czy rzeczywiście się pojawiła rodzina Zofii Kossak dzisiaj?
Tak, proszę Państwa, jest rodzina Zofii Kossak, jest już od wczoraj. Wczoraj były uroczystości w Lublinie. Wystąpił podczas także zorganizowanej tam sesji naukowej Franciszek Rosse, który jest wnukiem Zofii Kossak i jest profesorem literatury w Lozannie. To on właśnie kontynuuje tradycję literacką w tej rodzinie Kossaków, więc to ważny moment, że wśród swoich rozlicznych zajęć, spotkań za ważne uważał to, żeby przyjechać tutaj do Polski. Wystąpił wczoraj w Lublinie, wystąpił dzisiaj w Warszawie. To bardzo ciekawe, bo historyk literatury, znawca literatury, mówiący o literatce swojej własnej babci, przeplatają się więc wspomnienia osobiste, bardzo osobiste, z taką rzetelną analizą historii. A on poznał swoją babcię? Tak, poznał swoją babcię, wspominają bardzo ciepło, podobnie jak wszyscy, którzy ją znali, ci z rodziny, którzy tutaj są, bo rodzina jest bardzo licznie reprezentowana, zarówno ta część rodziny z Anglii, jak i ze Szwajcarii. Spotkałam się z tą rodziną i myślę, że ważne jest to, że przyjechali, że wysłuchali także i naszych wystąpień, że widzą teraz, w jaki sposób my tutaj staramy się pokazać ich babkę czy prababkę, osobę, którą bardzo cenimy. No tak, krążymy koło tej Zofii Kossak-Szczuckiej. Nie powiedziałyśmy jeszcze o niej niczego konkretnego, bo w gruncie rzeczy jest tak, że nam kojarzy się głównie z literaturą historyczną, książkami, które nie wiem, jak wiele osób czyta jeszcze w tej chwili, a przynajmniej ma taki przekaz, że to nie jest zbyt taka ciekawa literatura.